Witam na moim kanale. Dzisiaj wydanie specjalne. Chciałem dzisiaj rozpocząć nową serię filmów poświęconych prasie kolejowej. Dlatego aktualnie widzicie w kadrze właśnie taką broszurkę o tytule Przeminęło z parą. To jest jedna z wielu pozycji, którą chciałem Wam zaprezentować w następnych seriach tego typu filmów. No i dzisiaj chciałem taki pilotażowy, taki właśnie odcinek Wam zaprezentować. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Liczę, że odzew będzie pozytywny tego właśnie typu filmów. Także zapraszam do oglądania. To oczywiście było tytułem wstępu. Ta broszurka to była taka, żeby nie była biała plama na ekranie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jaką prasę i w ogóle jakie materiały o kolei udało mi się do tej pory zebrać. No i później w następnych filmach tego typu, tej serii, właśnie Wam je jakby zaprezentować. No i dzisiaj taka krótka zajawka tego, co udało mi się do tej pory zakupić. To jest taka oczywiście broszureczka cieniutka. Ją ostatnio zakupiłem, jak byłem na właśnie wystawie kolejowej w Krakowie. Taka była możliwość zakupienia sobie takiej broszurki. To oczywiście jest związane z parowozami, ponieważ jestem zakochany w parowozach, więc dlatego ją zakupiłem. Ale nie tylko chciałem Wam pokazać. Chciałem jeszcze pokazać Wam inne materiały, tak jak na przykład głos maszynisty. To jest jakaś taka też krótka broszurka na temat właśnie tutaj materiałów związanych z pracą maszynisty. Też dostałem to gdzieś tam na jakiejś giełdzie, chyba w Sosnowcu. Także też Wam pokażę, co to jest i z czym to się je. To jest też jakaś taka prasówka krótka, żeby właśnie nie znudzić odbiorcy. Także mam nadzieję, że też będzie coś ciekawego do zaprezentowania w tym. Następny typ to jest coś takiego jak taki poradnik. Pico bardzo dawno temu wydało taką książkę, jak powstają makiety kolejowe. To oczywiście jest taka wersja hobbystyczna, takie tworzenie makiet dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z makietami, w ogóle z koleją i z modelarstwem. Także też ciekawa pozycja, także też Wam ją zaprezentuję. Następnie coś takiego jak raport kolejowy. Raport kolejowy jest to też jakaś taka broszurka, która pokazuje nam ogólne informacje, co się dzieje na właśnie w branży kolejowej PKP i nie tylko. Wydaje mi się, że tak, jeżeli dobrze kojarzę, to chyba nawet jest wersja elektroniczna tego właśnie magazynu. Ja bym chciał właśnie pokazać papierową, bo papierowa to zawsze jest wygodniejsza według mnie, bo na przykład nie ma internetu, nie ma prądu, także, no może prądu nie, albo wtedy nie można przeczytać, ale na przykład nie ma internetu, to nie przeczytamy sobie nic o kolei, a taką papierową wersję możemy sobie zawsze wziąć do ręki i w wolnym czasie sobie poczytać. Także to jest jedna z pozycji, którą też gdzieś tam miałem. I następna, koleje małe i duże, to jest taka też dosyć obszerna, jeżeli chodzi o rzeczy kolejowe i modelarskie pozycja. Z tego co wiem, to chyba już się chyba skończyło wydanie, ale chciałem Wam pokazać, zaciekawić wersje może archiwalne. Ktoś by chciał sobie gdzieś tam kiedyś kupić, bo są jeszcze dostępne. Naprawdę ciekawa pozycja, jeżeli chodzi o prasę właśnie kolejową. To nie tylko, bo tutaj jest to opis różnego rodzaju właśnie takie jak na przykład gdzieś tam zamontować dekoder, czy w ogóle opisy związane z nowymi modelami, jakie pojawiły się na rynku, także też ciekawa pozycja. Tutaj jest następna, tylko że to już nie będę pokazywał, bo to jest inny numer.
Następna coś takiego jak miniaturowa Polska. To się wydało chyba ze dwie, trzy chyba wersje. Ja mam tylko chyba jedną. To też taka związana właśnie z eventem, który odbywał się w Gliwicach, z tego co pamiętam, tak, w arenie Gliwica. Osobiście byłem chyba na wszystkich wydaniach trzech właśnie tej imprezy. No i też ciekawa pozycja, jeżeli chodzi o materiał, także też warty zaglądnięcia, poczytania. Następna pozycja, która też jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o kwestie związane z modelarstwem kolejowym i nowymi w ogóle modelami kolei, lokomotyw i w ogóle nie tylko, w ogóle lokomotyw i wagonów. I nie tylko pozycji związanych w ogóle z modelarstwem, ale nie tylko. Tutaj też mamy związane z różnego rodzaju nowościami czy jakimiś informacjami, które jakby minęły czy miały miejsce gdzieś tam w kraju, zresztą nie tylko w kraju, za granicą chyba też. Także też bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Wydaje mi się, że teraz chyba numer jeden, jeżeli chodzi o takie właśnie taką prasówkę związaną właśnie z branżą modelarską. Bo tak chyba tutaj trzeba powiedzieć, bardziej jest modelarską, chociaż tak powiedziałem, no, o różnych prawdziwych lokomotywach czy w ogóle kolei też można coś tam poczytać. Mam nadzieję, że tutaj zaciekawi ta pozycja właśnie Świat Kolei. Mam nadzieję, że większość z Was już pewnie się spotkała z tym, z tym wydaniem właśnie Świat Kolei. Ja staram już się zbierać systematycznie właśnie ten magazyn. Mam już chyba z ostatnich 3 lat wszystkie chyba, które się pojawiły. Nawet ostatnio udało mi się kupić jakąś taką archiwalną wersję z 2000 chyba 5 czy 2000 któregoś tam z tych pierwszych wydań, które były, także dużo mi to kosztowało, bo w sumie aż 200 zł zapłaciłem za taką pozycję, gdzie normalnie można było to kupić za tam 30 zł. Ale bardzo fajna pozycja, także też Wam pokażę właśnie w następnych odcinkach tej serii. Tu mam to samo, też Świat Kolei, tylko inny numer. I to są, jeżeli chodzi o takie prasówki. Natomiast tutaj mam jeszcze takie rzeczy, jak takie troszeczkę grubszą literaturę. Tutaj mam Atlas Lokomotyw Spalinowych. To też jest bardzo ciekawa pozycja dla osób, które chcą coś więcej się dowiedzieć o lokomotywach spalinowych. Tutaj oczywiście lokomotywy związane z koleją polską. Także też bardzo fajna pozycja. Ostatnio zakupiłem właśnie też, także polecam. Też Wam pokażę, co tam się znajduje w tej pozycji. No i Atlas Lokomotyw Elektrycznych, także też ciekawy. To jest jakby ten sam wątek, tylko że właśnie lokomotywy elektryczne. Dodatkowo mam jeszcze inne pozycje, które są pozycjami takimi okolicznościowymi. To akurat jest pozycja, którą zakupiłem, jak byłem na jakiejś wystawie w Legnicy. Było to chyba w Muzeum Miedzi Legnica, także takie było okolicznościowe wydanie, naprawdę bardzo fajne. Dużo ciekawych informacji o kolei właśnie związanej z Legnicą i w ogóle z dworcem w Legnicy, także naprawdę bardzo fajna też pozycja. Później takie coś jak parowozy. Tutaj większość tych pozycji, które mam, to są parowozy, bo najczęściej takie właśnie pozycje się pojawiają. Mamy tutaj parowozy, oczywiście są to w większości przypadków fotografie różnego rodzaju właśnie parowozów, ale wydaje mi się, że warte oglądnięcia, także też Wam zaprezentuję, pokażę, co w tym można sobie zobaczyć i co pooglądać. Następna pozycja, którą trafiła do mnie, to są lokomotywy na polskich torach. Też ciekawy materiał w środku. Tutaj widać pozycje takie, raczej na okładce widać lokomotywy właśnie, które jeździły po Polsce, czy nawet jeżdżą do tej pory. Także tutaj też w większości są to obrazki. Oczywiście obrazki, które są gdzieś tam opisane dokładnie,
rodzaje właśnie lokomotywy, czy jaka, co to za lokomotywa, gdzie jeździła. Tak, ogólne informacje, także Wam też pokażę w następnych odcinkach. Następna propozycja, taka coraz grubsze tutaj te pozycje mam, jest to lokomotyw. Tutaj też jest na okładce lokomotywa parowa, ale z tego co pamiętam, to chyba są tutaj lokomotywy nie tylko parowe. Także tutaj można zobaczyć sobie lokomotywy, które były, czy występowały nie tylko w Polsce, czy jeździły nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. Czy tam w Niemczech, czy w jakichś innych, także też bardzo fajna pozycja. Też pewnie zaprezentuję Wam w następnym odcinkach tej serii. No i ostatnia pozycja, którą tutaj chciałem Wam dzisiaj pokazać, to jest coś, co zakupiłem też niedawno. Jakby dedykowane jest to akurat lektura, która jest dedykowana właśnie dla konkretnego tutaj, dla konkretnej miejscowości, węzeł kolejowy Katowice. Tutaj oczywiście w większości jest opisany właśnie ten węzeł, plus pokazane są lokomotywy właśnie parowe, ale też nie tylko, także też bardzo ciekawa pozycja, jeżeli chodzi o prasę kolejową. Także taką dzisiaj zajawkę chciałem zrobić właśnie tego, co planuję, taką nową serię właśnie informacji o prasie kolejowej Wam zaprezentować. Dzisiejszy film już dobiegł do końca. Mam nadzieję, że zajawka się podobała, że zachęciłem Was do tego, żebyście oglądali właśnie tą serię filmów. Może ktoś już część z tych książek ma, także prosił bardzo o podzielenie się w komentarzach swoimi uwagami. A dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć!